Monika Suder, dzień dobry, zapraszam do rozmowy Echo 24, a ze mną w studio Mateusz Michalak z Koła Naukowego KONAR Politechniki Wrocławskiej. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie Mateuszu, stworzyli niedawno Państwo robota, który nazywa się Ariadna, robot pirotechniczny. Dlaczego Ariadna? Po jakiej nici on idzie? Głównym celem tego robota pirotechnicznego jest zwiedzanie planszy, na której są ukryte różnego rodzaju miny naziemne i podziemne, i robot musi je wykryć, więc tak swoiste po nitce do miny. I dostali Państwo również za tego robota nagrodę. Co to za nagroda? Tak, robot dostał dokładnie nawet dwie nagrody. Jedną za najlepszą prezentację techniczną, a druga nagroda to było drugie miejsce w klasyfikacji ogólnej. Jeśli chodzi o tą prezentację, to kiedy przygotowujemy takiego robota, musimy często przygotować cały plan techniczny, założenia, dlaczego tak, a nie inaczej rozwiązaliśmy różne rzeczy, i zespół sędziowski ocenia to, co przygotowaliśmy, i nasze rozwiązania, pomysły. No i za to właśnie otrzymaliśmy tą nagrodę za najlepszą prezentację. A druga część to są takie właściwe zawody, gdzie dostajemy plansze z polami minowymi 1 na 1 metr. Są miny, które są takie atrapy min, czyli klocki stalowe, które leżą na powierzchni, albo atrapy min podziemnych, i to jest taka blaszka zakopana. I trzeba to zadanie rozwiązać, tak? Tak, dokładnie. Trzeba, jak w określonym czasie, tam jest do 10 minut na rozwiązanie planszy zadanej przez organizatora, musimy przejechać tą planszę, wykryć miny, bo są punkty za wykrycie min, i także podnieść te miny na naszego robota i wywieźć. Co to był za konkurs i gdzie był ten konkurs? To był konkurs Minesweeper Akademia. Co roku odbywa się on gdzie indziej na świecie. W tym roku było to w Macau, w Chinach. Dlaczego Państwo się zajęli w ogóle robotem pirotechnicznym? Skąd to zainteresowanie pirotechniką? Czy po prostu robiliście pod konkurs? Chcieliśmy zrobić robota, który będzie jakąś taką większą konstrukcją, która integruje w sobie różne rozwiązania, nad którymi pracujemy na co dzień w kole czy na studiach. I taki robot jest sporym wyzwaniem, ponieważ musi pokonywać różnego rodzaju przeszkody terenowe. Dlatego wyposażyliśmy go w gąsienicę, aby się nie zakopał, przejechał przez piaski, błoto, kałuże. No i musi wykryć te miny, czyli musieliśmy zbudować swoisty wykrywacz oparty o technologie analogowe, gdzie musieliśmy jednak w tej elektronice się trochę zagłębić. No a dlaczego technologie analogowe? Ponieważ to działa tak, że w wykrywaczu są cewki, i kiedy puszczamy przez nie prąd, one generują pole, i te nasze miny, które spotykamy, zakłócają nam to pole, i musieliśmy w jakiś sposób właśnie generować sygnał, który podajemy, odbierać go, porównywać, więc część jest przetwarzana na komputerze, a część... Takim językiem ludzkim bardziej, może wytłumaczmy Państwu, analogowy sygnał to sygnał taki ciągły, tak? Nie, chodzi o to, że większość naszej elektroniki, z której korzystamy, na przykład w telefonach, opiera się o procesor. I to jest taki sygnał, on przetwarza różnego rodzaju sygnały cyfrowe. A kiedy korzystamy z różnego rodzaju komponentów takich pojedynczych, że nie jest to procesor, tylko elementy, nazwijmy to... dalej nie jest ludzki, to właśnie ciężko, to dalej powiem, nie tak. jest ludzki język, jeśli mówiąc o analogowy i o cyfrowy, ale to powiedzmy, że to już nie będziemy wchodzić w te skomplikowane... Myślę, że ciężko to wytłumaczyć, tak. No, mnie się zawsze wydawało, że system analogowy to system ciągły, a system cyfrowy to system jakichś tam danych pociętych, powiedzmy, w paczki, tak zwane. W jakiś sposób jest to prawdą. Ale być może to jest zbyt skomplikowane. Wracając do robotyki i do robotów pirotechnicznych, to skąd pomysł na to, żeby grupa młodych ludzi zajmowała się właśnie tworzeniem takich projektów, które nie są typowo projektami uczelnianymi, bo Państwo i pracujecie, i tworzycie różne swoje pomysły, nie tylko w tym kole naukowym, ale dlaczego akurat takie zajęliście się robotyką i co to w ogóle jest robotyka, bo jak odróżnić robota kuchennego od robota pirotechnicznego? Myślę, że po kolei. Czemu robimy takie rzeczy? Ponieważ przyszliśmy na studia, chcemy robić coś więcej niż chodzić tylko na zajęcia. Jak się okazuje, dość szybko sama wiedza z zajęć jest tylko często wiedzą teoretyczną. No i poszliśmy do koła i tak sobie budujemy różnego rodzaju roboty. Czemu robot pirotechniczny? Bo szukaliśmy projektu właśnie, tak jak wcześniej wspomniałem, dużego, który nas może zaangażować, i znaleźliśmy, że jest taka, że są takie zawody. Uznaliśmy, kurczę, fajne, spróbujemy. Patrzyliśmy, nikt tego nie robił w sumie za bardzo u nas na uczelni, nawet w kraju, to czemu nie? Może gdzieś kiedyś coś było, ale będziemy mieli jakąś taką swoją działkę. I co dalej z Ariadną, z robotem pirotechnicznym?
Robot teraz będzie pojawiał się na różnego rodzaju jakichś tam zawodach i pokazach, a w międzyczasie opracowujemy już jego drugą wersję w oparciu o zebrane doświadczenie, żeby móc pojechać także na inne konkursy, które się pojawią. A będzie stosowany w praktyce, na przykład przez pirotechników, czy to jest tylko taki projekt naukowy? Tak, myślę, że ciężko byłoby go nam sprawdzić z rzeczywistymi minami, gdyż mogłoby być to trochę niebezpieczne, ale myślę, że na razie zostanie to w kategorii projektu naukowego. Ale tworzycie również coś takiego jak Robotic Arena i to są różne kategorie robotów. O co chodzi? Robotic Arena jest takim projektem, w ramach którego chcielibyśmy przybliżyć ludziom robotykę. Zaczęło się to od zawodów robotycznych stricte, ale z roku na rok dokładamy różne dodatkowe atrakcje. W tym roku przygotowaliśmy 17 kategorii, w których startują roboty i jak wspominałeś, są tam różnego typu roboty. Na przykład jakie? Tak, wszystko zależy. Może najpierw powiem, o co chodzi z tymi robotami, bo ktoś w ogóle może nie wiedzieć, o czym my mówimy. Tak, bo robot nam się kojarzy tylko z jakąś zabawką robotem albo z jakimiś skomplikowanymi technologiami z Azji. Tak. W naszym przypadku na tych zawodach w większości opieramy się o tak zwane roboty mobilne. Czyli są to roboty, które po prostu się przemieszczają. I tutaj na tych zawodach większość robotów albo na przykład jeździ po linii, że mamy tor, gdzie jest czarną linią wyklejone jakiś problem do przejechania, no i roboty jeżdżą, który szybciej to przejedzie. I to są roboty wielkości kartki A4. Mają dwa kółka, mają zestaw czujników. Czyli takie proste są, tak? Tak, takie względnie proste. Są roboty, które walczą na okrągłym ringu i wypychają się z niego. Czyli walki robotów. Tak, można powiedzieć, że to są walki robotów, dokładnie. Takie jak na Discovery można było czasami obejrzeć, tylko u nas tylko jedna kategoria ma w sobie pozwolenie na te wszystkie młoty, piły, więc można zobaczyć, jak robot widowiskowo rozpada się w klatce. Walki robotów, roboty, które jeżdżą po linii, a co jeszcze? Skoro jest 17 kategorii, to jakie to są kategorie robotów? To tak, mamy różne kategorie wagowe, stąd ich się tyle zrobiło, ale są też innego typu, jak na przykład robot rozwiązujący labirynt. Stawiamy w rogu labiryntu robota i on samemu musi znaleźć drogę do jego środka. I liczy się, który zrobi to najszybciej. A ta Robotic Arena w hali stulecia odbędzie się, tak? Tak, 25 stycznia. 25 stycznia, hala stulecia, Robotic Arena. Każdy może przyjść i zobaczyć? Tak, dokładnie. Jeśli ktoś chciałby wystartować ze swoim robotem, to musi się zarejestrować. Rejestracja kończy się na początku stycznia, ale jeśli ktoś chce przyjść i zobaczyć, to wstęp jest wolny. I zachęcamy, żeby zapoznać siebie czy dzieci z tą technologią, która nas otacza i coraz częściej wkracza do naszego życia. No wywołał Pan temat dzieci. Często jest tak, że gdzieś w szkołach, nie tylko w szkołach, ale w bibliotekach, w różnych domach kultury organizowane są takie podstawy programowania i właśnie takie małe roboty biorą w tym udział. Czy to jest tak, że ta robotyka to jest dość proste, czy to jest odwrotnie? Właśnie to jest bardzo skomplikowane, ale jednak zachęca się dzieci przez to, żeby w jakiś prosty sposób zobaczyły, jak to wygląda, a potem przeszły do skomplikowanego procesu. Tak, w związku z tym, w jakim świecie żyjemy, coraz częściej zachęca się młode pokolenia do nauki czegoś, co się nazywa robotyką, programowaniem. I owszem, jest dużo takich zajęć skierowanych do dzieci i one często zaczynają swoją robotykę na właśnie podstawie jakichś gotowych takich na przykład klocków Lego, bo klocki Lego Mindstorm mają właśnie w sobie taki element robotyki, mają tam silniki, czujniki, to się tam programuje w takimi obrazkami na komputerze, a potem, kiedy już przekracza się taki próg, to wchodzi się w coraz bardziej zaawansowane. I naprawdę w ostatnich latach rozwój takich projektów edukacyjnych, które pozwalają wdrożyć się w miarę łatwo i szybko, pozwala na to, żeby dzieci, nie wiem, od 5., 6. roku życia nawet zaczynały swoją zabawę, bo to dla nich to jest zabawa. Można zacząć się uczyć robotyki w wieku 5 lat? Myślę, że spokojnie tak. No dzieci w wieku 5 lat składają już klocki Lego, prawda? Więc dlaczego nie składać klocki Lego, gdzie są dodatkowo kabelki? A w jakim kierunku idzie robotyka? Bo roboty to kojarzą się, tak jak wcześniej mówiliśmy, albo z robotem kuchennym, albo z jakimś bardzo skomplikowanym robotem, albo z nanorobotami gdzieś, które działają w dziedzinie medycyny. Jak to wygląda z Pana punktu widzenia? Bo Pan zajmuje się robotyką. W którym to idzie kierunku? Czy to za chwilę będzie tak, że wszystko będzie zautomatyzowane, wszystko będzie robotem? Czy powiem tak, taka robotyzacja, automatyzacja coraz częściej wchodzi do naszego życia, bo nie wiem, mamy na przykład lampy w domu sterowane ze smartfona, czy przesuwane rolety. Ale równolegle oprócz takich prostych układów
coraz bardziej się automatyzuje linie produkcyjne, różnego rodzaju nawet produkty takiego użytku codziennego. Nawet samochód staje się w jakiś sposób inteligentny, nazwijmy to zautomatyzowany czy zrobotyzowany. A roboty nie zabiorą pracy ludziom? Czy wręcz odwrotnie, będzie tak, że mniej czasu będziemy poświęcać na pracę i właśnie wszystko będzie zautomatyzowane, będzie wszystko zrobotyzowane? Powiem tak, to jest to samo co z rewolucją przemysłową. Zawsze są obawy o to, że będą tracone miejsca pracy, ale to nie jest, przyroda nie znosi pustki. Jeśli znikną jakieś zawody proste, to one zostaną zastąpione przez inne, ponieważ pojawią się zawody takie, o których w tym momencie na przykład nie wiemy jeszcze. Nie wiemy, tak. Bo serwisant robotów brzmi trochę abstrakcyjnie, a za jakiś czas może się okazać, że jest to warsztat na takim porządku dziennym jak warsztat samochodowy aktualnie. A Państwo nad czym pracują w swoim kole naukowym w tej chwili? Czy właśnie pracujemy na przykład nad drugą wersją naszego robota saperskiego? Pracujemy nad czymś takim, co wydawałoby się, że jest klasyczną rzeczą, nad zrobotyzowaną szachownicą. Mamy projekt, który wygląda jak zwykła plansza szachowa. W środku ma ukrytą elektronikę i w momencie, kiedy my gramy, przestawiając figury, komputer w środku sprawdza, jaki wykonaliśmy ruch i gra przeciwnikiem. Więc możemy sami ze sobą zagrać na fizycznej planszy ze sztuczną inteligencją. Czy sztuczna inteligencja zawsze wygrywa w szachy? To zależy, jaki poziom jej ustawimy trudności. Kiedyś był taki konkurs, chyba rozstrzygnięty w internecie. Najlepszy szachista świata zagrał z komputerem i jednak wygrał. Słyszał Pan o tym? Powiem tak, było dużo, myślę, takich turniejów na temat grania wybitnych szachistów. Grał na przykład Gary Kasparow dawno temu już z komputerem. I myślę, że to jest tak, że komputer, kiedy powie mu się, że ma wygrać, to wygra z prostego powodu, ponieważ on to wszystko liczy i... A my nie mamy takich możliwości, tak? Tak, my nie jesteśmy w stanie powiedzieć tego do przodu, ale z drugiej strony mamy taki coś jak czynnik zaskoczenia i zależy, jak bardzo będzie inteligentna sztuczna inteligencja. Czasami może się nie spodziewać, że zrobimy jakiś, nazwijmy to, głupi ruch i w ten sposób ona się odsłoni dla nas. Powiem tak jeszcze a propos tego. Sztuczna inteligencja zawsze, komputer będzie tak inteligentny jak osoba, która go pisze, więc czyli wiadomo. Tak naprawdę gramy z kimś, kto stworzył ten program, tak? Dokładnie, nie ma ludzi nieomylnych, ale dążymy powoli do etapu, że te programy się samodoskonalą, więc... Czyli sztuczna inteligencja sama się uczy, tak? Na swoich błędach się uczy. Czy to jest przerażające, czy to jest może wręcz odwrotnie, optymistyczne? To zależy. Pozwoli to na pewno, kiedy sztuczna inteligencja uczy się na swoich innych błędach, na pewno unika popełniania tych błędów, a jednak błędy oprogramowania czy jakichś właśnie takich systemów samosterujących się często kończą się katastrofami, jeśli coś zostanie nieprzewidziane. Podobno trudno jest czasami znaleźć błąd na przykład w oprogramowaniu. Pisząc jakiś program, jeżeli popełni się błąd w jednej ze ścieżek, a jest ich setki albo tysiące, to potem bardzo trudno odnaleźć ten błąd, żeby wrócić do tego momentu. Tak faktycznie jest? Czy przy robotyce też tak jest? Tak, jak najbardziej. To nie jest wszystko takie proste już teraz. Jednak systemy są bardzo rozbudowane, składają się z wielu tysięcy linii kodu wręcz, wielu komponentów. Jak gdzieś zostanie popełniony błąd, to czasami jest go ciężko wyłapać. Chociażby patrząc na tym, co się działo jakiś czas temu z samolotami Boeinga. Ale to co w takiej sytuacji zrobić, jeżeli Państwo wiedzą, na przykład tworzycie robota, programujecie i okazuje się, że ma błąd i ten błąd bardzo trudno znaleźć, bo być może on jest na początku tego programu, czy na początku jakiejś ścieżki, to co wtedy? Zaczynacie od nowa? Zdarzyło się Wam tak? No tak stricte, żeby zacząć zupełnie od nowa, nie, ale często kiedy robimy kolejną wersję i się okaże, że jakieś nasze założenia były złe, no to kończy się tak, że trzeba wszystko napisać, albo większość, przynajmniej od nowa i przeorganizować. No ale z tego powodu zawód programisty jest na tak, nazwijmy to, prestiżowym programistą zawodem, bo jeśli ktoś jest osobą, która programuje, która projektuje te całe oprogramowania, to... Odpowiedzialność. Ma dużą odpowiedzialność na sobie, bo to już nie jest tylko, że źle się zapalą światła w naszej zabawce, ale... Ale może upaść firma przez jeden moment w programie. Może upaść firma, dokładnie. Jeśli chodzi o Robotic Arenę, czy będziemy mogli tam zobaczyć 25 stycznia Ariadnę? Tak, będzie wystawiona, może zbudujemy jakiś mały kawałek toru, gdzie będzie mogła sobie pojeździć. Zobaczymy, jak to wyjdzie z miejscem, ale na pewno się pojawi. Bardzo dziękuję za rozmowę.
My zapraszamy 25 stycznia do Hali Stulecia, tam Robotic Arena i między innymi robot stworzony przez studentów Politechniki Wrocławskiej, czyli Ariadna, robot pirotechniczny. Ja dziękuję Państwu za uwagę, a moim i Państwa gościem był Mateusz Michalak z Politechniki Wrocławskiej. Dziękuję za uwagę, do zobaczenia.